91. rocznica bitwy pod Iganiami nic nie zmieniła w ustaleniach historycznych jak na razie. Jedno jest pewne. To tu 10 kwietnia 1831 roku rozegrała się jedna z najważniejszych, największych, a równocześnie najsłabiej wykorzystanych przez wojska powstańcze bitew powstania listopadowego. Mówimy o tych, którzy dzisiaj walczą na innych frontach, między innymi w Ukrainie, bo to jest też walka o wolność naszą. Ta żywa lekcja historii niech dla was będzie wytyczną. Wielki Polak Jan Paweł II powiedział, że żeby pamiętać, trzeba wymagać od siebie i od innych jeszcze więcej. W imieniu mieszkańców gminy i własnym dzisiejsza 191. rocznica bitwy to chlubne dzieje Igań i jego mieszkańców. To wydarzenie o randze ponadlokalnej, wpisujące się w historię Polski. We własnym życiu bezpośrednio doświadczamy tego, że wolność nie jest dana na zawsze. To, co się dzieje za wschodnią granicą, gdzie inny naród walczy właśnie o tą swoją wolność, też nam daje dużo do myślenia, że ta nasza wolność może być w każdej chwili zagrożona.